Ale tak, przecież ja nie chcę iść spać. Przecież nie jestem nawet zmęczona. Dlaczego nie mogę iść spać wtedy, kiedy faktycznie jestem zmęczony? Julian, bardzo cię proszę, już jest noc. Już jest wystarczająco późno do tego, żeby pójść spać. Dzieci w twoim wieku już dawno są w łóżkach. Bardzo proszę, w górę. Mama, nie chcę. Zresztą, co to jest za sens, żebym odpoczywał wtedy, kiedy nie jestem zmęczony? Przecież to o to chodzi z panią, prawda? Julian, bez dyskusji, bardzo cię proszę na górę. Już, nie ma dyskusji z rodzicami. Kiedy mówię, że macie iść do łóżka, to idziecie do łóżka. Proszę bardzo. Tata, ale to jest bez sensu. Dlaczego mam iść do łóżka, skoro nie jestem zmęczona? Dopiero co skończyłam zadania domowe. Nawet nie miałam nic z tego dnia. No. Ej, tata powiedział i ma być wykonane. Jestem przecież twoim autorytetem, bardzo proszę. Tata, no pewnie, że jesteś, ale ja nie chcę iść spać. Zawsze mam iść chodzić spać wtedy, kiedy wy chcecie. Przecież nie jestem małym dzieckiem, nie jestem zmęczona. Bardzo proszę. Moja droga, jesteś moją córką. Takie zasady panują w naszym domu i proszę, żeby były przestrzegane. O, no nieźle. Nie, nie idę spać. Na pewno nie. Zresztą dlaczego tata ma rozkazywać mi, kiedy mam iść spać? O, moja malutka śpi. Ach, żeby wszyscy byli tacy grzeczni jak ty. O matko, cała reszta dzieciaków. Codzienna walka, żeby położyć je spać. O rety. Ach, dzisiaj mamy nasz ulubiony serial. Mam nadzieję, że się uda. Julian Wróblewski, no przecież co ja powiedziałam? Miałeś iść do łóżka. Bardzo cię proszę. Tata będzie zły, jak zobaczy, że siedzisz przy tabletem. Nieprawda, nie będzie zły. Zresztą to jest bez sensu, żebym szedł spać, skoro nie jestem zmęczony. O! I co, udało się? Julian, co ty robisz na tej podłodze z tabletem? Bardzo proszę. Czy z wami zawsze musi być taka walka? Zarówno Hania nie chce iść spać, jak i Julian. Właśnie Julian, bardzo cię proszę. I tata powiedział, i ja powiedziałam, do łóżka. Nie, nie chcę. Nie jestem zmęczony. Chcę sobie grać na tablecie. Ja też nie jestem zmęczona i też nie chcę iść do łóżka. Chcemy innych prawdy. Jesteśmy waszymi dziećmi. Hania, jesteście naszymi dziećmi, właśnie, i w domu panują pewne zasady. Bardzo was proszę, idźcie spać, żebyście mogli rano wstać pełni sił. Co tutaj się dzieje? Co, czy to już święta? O, matko, no i pięknie. Jedyna osoba, która w tym domu spała, została obudzona przez te wszystkie krzyki. O, no i wszystko w porządku, kochanie, idź spać. Właśnie, idź, mała księżniczko, spać, bardzo proszę. A z wami chyba trzeba jakiś inaczej znaleźć sposób na rozmowę. O, dzieciaki, do łóżek, bardzo proszę. Julian, Hania... No, ale ja nie chcę iść spać. Hania, ty też nie jesteś zmęczona, prawda? Właśnie, ja też nie jestem. Zresztą potrzebujemy nowych praw. Nowych praw dla dzieci. Właśnie, to jest skandal. A jestem zmęczona. Tylko chyba ona jest zmęczona. My nie jesteśmy. Mamo, tato, chcemy nowych praw. To co, musimy coś wymyśleć. Może my też nie powinniśmy spać po południu. Mamy iść spać wtedy, kiedy jesteśmy zmęczonych. Tak. O, popołudniowa drzemka, super, skakałem wcześniej. Ja bardzo lubię popołudniowe drzemki. To naprawdę bez sensu. To musimy przeprowadzić jakąś rewolucję w tym domu, tak. Dzieci z rodziny Wróblewskich chcą chodzić spać wtedy, kiedy chcą. Tak, właśnie. O matko, mam nadzieję, że się udało. Mam nadzieję, że się położyli. Chociaż ten jeden wieczór wtedy chcemy posiedzieć sobie dłużej przed telewizorem. Och, strasznie mnie stresują te dzieciaki. Naprawdę, ile można je kłaść do łóżka? Chyba popełniliśmy jakiś błąd w wychowaniu. Ach, kochani, żadnego błędu nie popełniliśmy. Na pewno już śpią. A my zjemy sobie nasze ciasto, wypijemy herbatkę przy naszym ulubionym serialu. Nic się nie przejmuj. Będzie w porządku. Och, mam nadzieję, o rety, muszę się troszeczkę uspokoić. Uch, mam nadzieję, że ta herbata mi pomoże. Ach, uwielbiam tego prezentera, on jest świetny. Uwaga, uwaga, dzieci Wróblewskich chcą nowych praw. Chcą mi spać wtedy, kiedy chcą mi spać. Prosimy o nowe prawa. O matko, co to, o rety, skąd ty wytrzasnąłeś ten megafon? Jezus Maria, Julia, no szalałeś. Nie oszalałem, to wy oszaleliście. Każecie nam chodzić spać wtedy, kiedy wam się podoba, a my nie jesteśmy zmęczone. Dzieci Wróblewskich chcą mi spać wtedy, kiedy chcą spać. Właśnie, uwolnić zwierzęta z zoo. Nie, to była inna demonstracja. Chcemy chodzić spać wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Tak, potrzebujemy nowych praw. A ja jestem zmęczona, ktoś mi zrobi kakao? Proszę, jestem zmęczona. Dzieciaki, naprawdę was nie rozumiem. Przecież robimy wszystko dobrze. Niczego wam praktycznie nie zabraniamy, ale jakieś reguły muszą być. Bardzo proszę, Julian, Hania, do łóżek. Co? Nie chcemy iść do żadnych łóżek. Przecież mówimy, że chcemy nowych praw. I zresztą, właśnie, dlaczego nie możemy chodzić wtedy, kiedy jesteśmy faktycznie zmęczeni? Mamo, nie możemy z wami trochę posiedzieć?
Dzieciaki, ja was naprawdę nie rozumiem. No przecież jest bardzo późno, nie jesteście zmęczeni po całym dniu? My z tatą chcieliśmy pooglądać w spokoju telewizję, proszę was. Właśnie, dzieciaki, zresztą codziennie to się dzieje. Codziennie walka z wami o to, żebyście poszli spać. Naprawdę was proszę, powinniście już dorosnąć i naprawdę, pójść po rozum do głowy. No właśnie, jesteśmy dorośli, a poza tym chcecie oglądać telewizję? Hania! Słuchaj, ja mam super pomysł. Właśnie, Julian, przecież to jest quiz. Mamo, mamy super pomysł. Jeśli odpowiemy na dwa pytania z quizu, które dzisiaj wieczorem oglądacie, to możemy zostać dzisiaj tyle czasu, ile chcemy z wami. Co wy na to? Hania, co to w ogóle są za reguły i zasady przez was tutaj ustawiane? Bardzo was proszę, do snu. Ej, kochanie, słuchaj, to jest świetny pomysł. Przecież ten quiz nie jest wcale taki łatwy. Nigdy nie będą tego wiedzieć. Daj im tą szansę, niech mają. Dobrze, dzieciaki, bardzo proszę, dwa pytania z quizu i możecie zostać, jeśli odpowiecie pozytywnie, czyli wszystko będzie się zgadzać. No to dalej, zobaczmy. Kurczę, sama jestem ciekawa, jakie będą te pytania. Kurczę, też mam nadzieję, że nic im się nie uda. Hania, a jesteś pewna, że nam się uda odpowiedzieć? Pewnie, na pewno. No dobra, w sumie zawsze mamy jakąś szansę, no to spróbujmy. Właśnie, no dobra, już się zaczyna. O matko, i ta zasnęła, no i nieźle, jesteśmy tylko we dwójkę. Zresztą ona jest za mała, nic by nie wiedziała. No dobrze, no to proszę powiedzieć, co jest, kto był twórcą teorii względności? Ja wiem, Einstein. Odpowiedzią jest Albert Einstein. Jest! Co? Skąd ty to wiedziałaś, Hania? Czy takich rzeczy już uczą w szkole? Przecież ty jesteś dopiero w podstawówce. O, rety. Jest! Udało się! 1-0 dla nas. Świetnie. 1 punkt i możemy zostać ile chcemy. Ekstra. No to dalej, Hania. Trzymam za ciebie kciuki. Co, Hania, skąd ty to wiedziałaś? Zresztą ja w sumie prawie też to wiedziałem. Zastanawiałam się jeszcze nad Teslą, ale... O, matko, jaką mam mądrą córkę. Okej, idzie kolejne pytanie. Kto był pierwszym deskorolkarzem, który zrobił sławną 900? 2,5 obrotu wokół własnej osi. Co? To ja to wiem przecież, ja jeżdżę na deskorolce. To był Tony Hawk. Julian, jesteś pewien? To jest nasza ostatnia szansa. Odpowiedzią jest Tony Hawk. O nie, skąd te dzieciaki to wiedziały? Jest, Julian, daliśmy radę. Świetnie, Hania, 5. Jej! Ema, wstawaj! Ej, śpiochu! No dobra, nieważne, my możemy zostać cały wieczór, ekstra, uhu! I już zawsze będziemy mogli iść spać wtedy, kiedy chcemy, ha! Co? Stop. Dzisiaj mówione, było powiedziane, że dzisiaj wieczorem, a nie przez wszystkie wieczory. Dokładnie to słyszałam i dokładnie tak powiedziałaś. O nie, Hania, rzeczywiście powiedziałaś, że tylko dzisiaj. O nie, miałam na myśli, że dzisiejszy quiz, ale że zawsze będziemy chodzić spać, kiedy chcemy. O matko, mały triumf dla dzieciaków, niech mają, ale nie zniosłabym tego, gdyby było tak codziennie. O rety.